23 kwietnia w Bibliotece Śląskiej obchodzono Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. W programie obchodów znalazły się konferencja Książka dla dzieci, jak to się robi, kiermasz wydawców, wystawa ilustratora Jana Bajtlika oraz wystawa laureatów konkursu Książka dobrze zaprojektowana, zacznijmy od dzieci. Idea stworzenia tego konkursu powstała w naszej Akademii w 2008 roku przy okazji organizowania Śląskich Targów Książki. Byliśmy zaproszeni jako współorganizator i właśnie wpadliśmy na pomysł, żeby zrobić taki konkurs. Początkowo to miało być jednorazowe wydarzenie, ale okazało się, że jest olbrzymie zapotrzebowanie właśnie przede wszystkim wśród studentów i tych młodych absolwentów, którzy chcą robić książkę dla dzieci, projektować, ilustrować, widzą w tym potencjał pracy zawodowej w przyszłości. I powodzenie tej pierwszej edycji skłoniło nas do kontynuacji i to już jest trzecia edycja konkursu w tym roku. W jury konkursu prócz profesjonalnych grafików znalazły się również dzieci. Jury dziecięce obradowało niezależnie od dorosłego. Muszę powiedzieć, że typy są zupełnie inne, co też oczywiście świadczy o tym, że czasem te nasze dorosłe poglądy na książkę rozmijają się z tym, co o książce myślą dzieci i jest też taką dobrą lekcją dla nas. Ale też wybrały, powiedziałabym, książki bardzo ambitne graficznie. Także na wystawie będzie można zobaczyć te właśnie typy wybrane przez dzieciaki. Poziom wystawy jest naprawdę z roku na rok coraz wyższy i wystawa jest rzeczywiście bardzo dobra i co bardzo ważne, różnorodna. Także udało się jurorom, ponieważ jury profesjonalne kwalifikuje do wystawy również praca, nie tylko nagradza. Rzeczywiście wybrali bardzo różne na wysokim poziomie prace, co też świadczy o tym, że rzeczywiście w bardzo różnych kierunkach książka dla dzieci może się rozwijać. Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich pracownicy Biblioteki Śląskiej zasadzili przed budynkiem przy Placu Rady Europy 90 róż, symbolizujących 90 lat działalności śląskiej książnicy. Powstałe w ten sposób rozarium jest prezentem biblioteki dla mieszkańców Katowic. Chcemy nawiązać do wielkiej tradycji kultury europejskiej, kiedy z jednej strony zawsze, kiedy mówimy o książce, zawsze towarzyszą w książce kwiaty, róże. I to jest tradycja hiszpańska. Chcemy bardzo, żeby tę tradycję przenieść również na grunt Polski i żeby w pewien specyficzny sposób wskazać możliwość połączenia tego, co żywe, tutaj symbolem jest róża, z całym bogactwem skojarzeń, co najmniej średniowiecza po dzień dzisiejszy, a z drugiej strony książka, która jest rodzajem takiej wiedzy i przyjemności estetycznej. Zderzenie tych dwóch sfer leżało u podstaw tego, co chcemy ofiarować mieszkańcom Katowic, a myślę, że całego województwa. W Światowy Dzień Książki zostały również przedstawione fakty na temat polskich czytelników. Według ostatnich badań Biblioteki Narodowej coraz mniej Polaków zagląda do książek. W dobie wszechobecnej cyfryzacji ich główną konkurencją stają się komputery i internet, które jednak nie zastąpią w 100% kontaktu z żywą literaturą. Przeważają w internecie informacje bardzo krótkie, zwięzłe i właściwie tylko mówiące o samych faktach. Nie ma tego, co najistotniejsze, również o interpretacjach, o tym, co jest ważne dla myślenia indywidualnego. Książka jednak zakłada ten kontakt bezpośredni i jednak z możliwością jednak uogólnień, które są bardzo ważne dla każdego, kto czyta. I dlatego tak ze smutkiem myślę o tym, że jednak są to dane nie do końca korzystne dla naszego społeczeństwa.